W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić magiczne kółko, czyli po angielsku często spotykane magic ring. Bierzemy włóczkę, tak? Palce będziemy trzymać w ten sposób, tak jakbyśmy pokazywały liczbę 3. Zawijamy włóczkę o palec wskazujący, przytrzymując sobie ten dłuższy koniec tutaj dwoma palcami. Następnie krótszy koniec obwiązujemy, czy otaczamy palec środkowy tą krótszą nitką i przytrzymujemy ją sobie również tymi dwoma palcami. Bierzemy szydełko, wbijamy je od strony zewnętrznej palca środkowego. Tak, spada coś ta nitka. Musimy pilnować, żeby nitka była naprężona, ale nie za mocno. I nabieramy nitkę, przeciągamy przez tą pętelkę. Jeżeli w magicznym kółku mają znaleźć się półsłupki, musimy zrobić jeszcze jedno oczko łańcuszka. Jeżeli to by były półsłupki z narzutem, zrobilibyśmy dwa oczka. Jeżeli słupki, to trzy oczka. I następnie robimy, wbijając się tutaj tą powstałą przestrzeń, tak, trzymając dalej tutaj tą krótszą nitkę i przytrzymując tą pętelkę, robimy tyle półsłupków, czy też tyle słupków, w zależności jak jest we wzorze, ile napisano. Tak? Ja zrobię 6 półsłupków. Raz. Dwa. Trzy. Cały czas trzymam dwie nitki i pod te dwie nitki się wbijam. 4. 5, 6. I w tej chwili pokażę Wam, na czym polega magiczność magicznego kółka. Ciągniemy za krótszy koniec nitki. Tak? Do tego stopnia, że praktycznie całkowicie znika nam ta wolna przestrzeń. Mamy 6, czyli 6 oczek. Raz, 2, 3, 4. 5, 6. To jest nasz pierwszy rząd. W drugim rzędzie, jeżeli chodzi o amigurumi, najczęściej mamy podwojenie w każdym z 6 oczek, czyli musimy zrobić po 2 półsłupki w każdym oczku. Nie zakończamy tych rzędów najczęściej, tak? Robimy spiralnie, czyli nie robimy oczka ścisłego, tylko po prostu w pierwsze oczko poprzedniego rzędu robimy od razu półsłupki. Jak zwiększyć liczbę oczek, czyli zrobić 2 półsłupki w jednym, pokażę Wam w jednym z następnych filmów. Do zobaczenia!